drogą krajową numer 94 wjeżdżam teraz do miejscowości Modlnica, a więc jestem już w zasadzie na przedmieściach Krakowa. I tutaj, jak wiemy, przez w zasadzie całą miejscowość troszeczkę w ostatnim czasie zmieniał się układ drogowy w związku z budową choćby obwodnicy Krakowa, która w tej chwili w zasadzie do węzła dochodzi tutaj w zasadzie w Modlnicy. Tak więc tą 9-4, gdzie na obwodnicę nie będę zjeżdżał, natomiast 9-4 troszkę się tutaj przez Modlnicę przejedziemy. Gdzieś tam również w okolicy w wakacji też gdzieś tam powinny być filmiki, jak tam mniej więcej wyglądała ta budowa, jak tam się w danych momentach przejeżdżało. Natomiast pierwsze, na co zwracam tutaj uwagę, to rozbudowa drogi do dwóch pasów ruchu. Przez lata tutaj tak naprawdę był tylko jeden pas ruchu. Tutaj widzimy kolejne rondo, typowe rondo turbinowe. Ja jadę na drugi zjazd, jadę cały czas w kierunku Krakowa. Tutaj ten odcinek, na którym teraz szczególnie jestem, no też w ostatnich w zasadzie latach, można powiedzieć, tutaj dużo zmian, dużo przebudów powodowało spore korki w tej okolicy, gdy się tutaj do Krakowa jechało. Kolejne rondo, w zasadzie jak widzimy na oznakowaniu, identyczna organizacja ruchu jak to kilkaset metrów wcześniej. Ja sobie cały czas prawym pasem. 9-4 ma tutaj kontynuację na wprost. No i dotarliśmy do zjazdu na krakowską obwodnicę. Oczywiście obecnie można tylko jechać tutaj w kierunku autostrady A4 węzła Balice. Tutaj właśnie jest ten zjazd. Tutaj budowany jest zjazd od strony, w tym miejscu budowany jest zjazd z obwodnicy dla jadących od Nowej Huty, czyli to, czego jeszcze nie ma, a analogicznie tutaj jest zjazd budowany, jeżeli byśmy jechali obwodnicą właśnie w stronę choćby Nowej Huty, czyli to, co jest budowane tutaj, zjazd z aktualnie istniejącego odcinka obwodnicy Krakowa, czyli od węzła Balice w kierunku tutaj Krakowa. Tak więc tak to na tą chwilę wygląda tutaj przejazd przez Modlnicę między Olkuszem a Krakowem.